Wszystko wskazuje na to, że za jakiś czas zniknie z powierzchni ziemi centrum handlowe Belk, jedno z pierwszych takich miejsc powstałych w Katowicach. Powstało w czasach, gdy duże sieci handlowe dopiero wkraczały do Polski. Bardzo mi będzie go brakowało. To jest bardzo podręczny sklep wielobranżowy. Bardzo często korzystam z Belga i no tam jest dość sporo innych placówek oprócz tego Carrefoura. Także no moje zdanie jest takie, że powinien zostać. Są też i tacy mieszkańcy, którzy uważają, że czasy świetności tego miejsca już dawno minęły, albo tacy, dla których Belk nie był najważniejszym miejscem na mapie zakupowej Katowic. Bo ja bardziej do centrum jeżdżę, także galeria, no najbardziej w galerii najwięcej. A jeżeli chodzi o sklepy spożywcze, no to wolę lokalne sklepiki, takie na przykład jak tutaj. Nie korzystam z marketów, chyba że potrzebuję jakąś chemię, to wtedy. Piwiarnia była i restauracja była. Ładna, duża restauracja, nocna restauracja, nie wiem, nazwa nawet, nie wiem, uciekło mi w tej chwili z głowy, ale było coś takiego. No a teraz nagle są dwa sklepy, nawet w sobotę byłem, to nawet Srebro zlikwidowali. Finalnie mają zlikwidować całe centrum handlowe. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie zamknięty Belk oraz co w jego miejscu powstanie, choć jak wynika z nieoficjalnych informacji, mogą to być bloki mieszkalne. O przyszłości zdecyduje nowy właściciel obiektu, jak i terenu.